Koło mnie burmistrz miasta Władysławowo. Panie burmistrzu, no tam 60 wędkarzy w tym deszczu zimnie łowi. Co pan na to? Jeszcze wietrze dodatku. No jeszcze wietrze. Byliśmy na plaży, jestem pełen podziwu i uznania dla tego rodzaju hobby, który staje się dosyć ciekawą alternatywą na to, żeby trochę, że tak powiem, spędzić czas wspólnie z przyjaciółmi, znajomymi. Jednocześnie trochę adrenaliny, ponieważ jest to również jaka dyscyplina sportowa, ale pełen uznania dlatego, że te warunki, które są przeważnie jesienią, kiedy odbywają się w takie zawody, no są zawsze dosyć nieciekawe i mało kto znajduje się na plaży, a drużyny cały czas rywalizują. Przez 10 dni i nocy ustawialiśmy rekord Polski na plaży we Władysławowie. Mówiliśmy w dzień i w nocy. Ciekawa alternatywa, co? Na taką majówkę, bo to się w maju działo. Przede wszystkim jest to coraz popularniejsze i myślę, że jeszcze niedoceniane z perspektywy gminy, dlatego że to jest taka doskonała dyscyplina, która może stać alternatywą tego, co dzieje się w okresie wakacyjnym. Czyli przed i po wakacjach można organizować takie wydarzenia, które ściągają do Wałysłowa rzesze ludzi, pasjonatów. Jest to pewnego rodzaju również przedłużenie sezonu turystycznego. I myślę sobie, że nasze warunki w gminie Wałysłowo, gdzie mamy od strony Morza Bałtyckiego 25 km plaż, są odpowiednie i doskonałe na organizację tego rodzaju wydarzeń. Zacząć te dzisiejsze zawody. Są to drugie ostatki słupka skingowe Władek Team. Tym razem walczymy o puchar burmistrza miasta Władysławowo. Spotkaliśmy się po to, żeby rywalizować, nie tylko rywalizować w naszym klubie, bo tak jak widzicie jest też sporo zawodników z innych klubów, dlatego brawa dla tych zawodników. Szacunek za nich, że się pojawili, jest zimno. Jest nas, wiecie, z Władka dużo, więc tym bardziej, no, większy szacunek dla nich, żeście chłopacy nas odwiedzili. Także, proszę Państwa, ostatni raz w tym roku, tak się łowi. Jest moc. Znaczy się, że dużo pepki już zeszło. Także połamania, panowie, panie, zapraszamy na łowisko. Jest moc. Jacek jest naszym sekretarzem u nas w klubie. Jacku, jak oceniasz tą dzisiejszą imprezę? No, dzisiejsza impreza jest znacznie lepsza niż poprzednia, czyli z tamtego roku. Znakiem tego nasze wszystkie błędy poprawiliśmy wspólnie. Zawodników jest ponad 60 osób, jeśli nie mylę, chyba 62 osoby są. Na pewno zawody są bardziej rybne niż w tamtym roku. Padło bardzo dużo dorszy, flounder. Pogoda piękna, wspaniała w tamtym roku, jeśli pozwolę sobie przypomnieć, to mieliśmy trochę śniegu, prawda? Jacku,
No mówisz, 60 paru mamy zawodników, ale osób towarzyszących z 20, nie? No to jest u nas, myślę, tradycja. Tradycja jest na naszych zawodach, że nie tylko zawodnicy, ale ich żony i dzieci przyjeżdżają razem, razem się bawimy, razem wysiadujemy, razem robimy. Jacku, ty czynny dzisiaj brałeś udział w wędkowaniu, nie? Tak, oczywiście. No nie przez cały okres czasu, ale przez znaczną większość tury brałem udział w zawodach. Jak warunki dzisiejsze? No warunki, no w sumie nie były tragiczne, ale nie były takie rewelacyjne. I była długa fala i ta ryba generalnie siedziała bardzo blisko brzegu, mi się wydaje, w pierwszej ręce. A z tego względu chociażby, że ta fala wymywa tą przynętę bardzo blisko brzegu i ta ryba ciągnie za przynętę. Team to już ponad 100-osobowy klub sportowy, no zeszłoroczny mistrz Polski, w tym roku drugi wicemistrz. To chyba doskonały taki materiał na promocję gminy, nie? Zdecydowanie tak. Bardzo się cieszę akurat, że to na terenie naszego miasta, we Wałęsłowie, jest taki duży, prężny klub. Mam nadzieję, że ta liczba uczestników będzie jeszcze dalej wzrastała. Tak jak słyszałem, jest już ponad 100 zawodników i z tego co słyszę również, że ta atmosfera jest doskonała w tym klubie, w związku z tym dołączają do tego klubu kolejne osoby, nawet spoza powiatu puckiego. Słyszę o Słupsku, słyszę również o zawodnikach z Wielkiej Brytanii. No to chyba jest doskonała reklama i samego klubu, ale przede wszystkim też naszego miasta i naszej gminy, ponieważ te zawody są najwyższym poziomie. Przekaz medialny idzie w cały świat i nie ukrywam, że jestem z tego dumny, że Władek.pl jest takim mocnym klubem w Polsce. Myślę, że powiedzmy sobie wprost, jest najlepszy. Marek Szymański, Wędkarski Świat. Marku, 2 lata Władek Team pisze do waszej gazety. No, jest z tego jakiś taki, widzisz, odzew pozytywny wśród surfcastingowców i wędkarzy morskich? Przede wszystkim jesteśmy zaszczyceni, że chcecie do nas pisać. Jest to bardzo ważna rubryka w naszej gazecie, gdyż wędkarstwo morskie jest dziedziną, która się po pierwsze rozwija, po drugie ma szansę tego rozwoju, bo no w tym morzu jeszcze troszkę można złowić. Mamy kawał pięknego wybrzeża, mamy Zatokę Gdańską, mamy rewki, przy których się łowi różne ryby, coraz więcej ludzi też wypływa w morze. Widzimy to, sami w tym uczestniczymy i cieszymy się, że najprężniejszy klub polski, surfcastingowy, prowadzi u nas to wędkarstwo morskie w gazecie. Jest nas już dużo, bo no, naszych wędkarzy, zawodników mamy w klubie 109, no i to też ma wpływ na rubrykę, bo coraz więcej nowych nazwisk pojawia się w naszej rubryce, nie? No tak, o ile na początku mieliśmy problem z autorami i z tekstami, tak w tej chwili już teksty zaczynają czekać w kolejce, także to jest dla mnie, który oprócz tego, że jestem zastępcą redaktora naczelnego, to jestem sekretarzem redakcji, który zbiera te teksty i kwalifikuje dalej do druku. Jest to dobre, no bo mam pewien zapas, mam pewien wybór, nie muszę iść na jakieś kompromisy, prawda, tylko wybieram teksty najlepsze.